Plastry z fentanylem. W chwili zatrzymania miał w plecaku 39-latek z Żuromina na Mazowszu w rękach policji. Decyzją sądu już za kratami. W areszcie. W dniu na żywo pytamy, jak z opioidami zamierza walczyć władza. Marta Bramczyk jest razem z nami. No właśnie, Marto, zacznijmy od tego, co jest teraz. Jakie narzędzia teraz są do walki? To, co zmieniło się już teraz, jak mówi rzeczniczka Komendy Głównej Policji, to jest ta zaciśnięta współpraca pomiędzy policjantami a Ministerstwem Zdrowia. Policjanci dostają takie informacje, sygnały coraz częściej z Ministerstwa Zdrowia o tym, że jest gdzieś możliwość popełnienia przestępstwa i ci mogą natychmiast reagować. I rzeczywiście ta praca funkcjonariuszy policji jest w ostatnim czasie mocno wytężona, jeżeli chodzi o narkotyki ogólnie, ale też opioidy, bo tylko w zeszłym tygodniu zatrzymano 3 osoby w związku z posiadaniem fentanylu. Jeden z mężczyzn miał w plecaku plastry, z których można uzyskać ponad 200 porcji tego leku. Ale z tego, co mówi rzecznik Komendy Głównej Policji, wynika, że niestety, jeżeli chodzi o narkotyki ogólnie i ich obrót, nielegalny obrót na rynku, to tendencja jest wzrostowa. Te dane dotyczące fentanylu gromadzimy od 2 lat, bo od tego momentu jest w trakcie naszych działań, w trakcie naszych realizacji pojawił się fentanyl w sposób nielegalny na rynku. I to, o czym mówię, 2 lata to jest 300 gramów, mniej więcej 300 gramów. Szacujemy, że to jest taka ilość fentanylu w tym nielegalnym obrocie. Oczywiście mówię mniej więcej, ponieważ fentanyl najczęściej są to plastry, takie, które się przykleja osobom cierpiącym na przewlekły ból, osobom chorym onkologicznie, leczonym paliatywnie. Więc ta ilość odzyskanego fentanylu to jest mniej więcej 300 gramów. W trakcie tych naszych zatrzymań, naszych realizacji policyjnych, porównując to do całej ilości narkotyków, którą polska policja zabezpiecza, no to można powiedzieć, że to nie jest dużo, ponieważ choćby w pierwszym półroczu tego roku mamy zdjętych, tak kolokwialnie powiem, z rynku przez policjantów 20 ton różnego rodzaju narkotyków. Więc porównując tutaj ilość, oczywiście w tym momencie no to jest, to nie ma czego porównywać, ale pamiętać należy o tym, że fentanyl, to jego działanie, także to działanie, jeżeli zostaje nielegalnie użyty, bez nadzoru lekarza, to działanie może być śmiertelne. I to jest właśnie ten klucz, o którym przypomina rzeczniczka Komendy Głównej Policji, że mimo że ilości fentanylu nielegalnego w obrocie są dużo mniejsze niż jeżeli patrzymy na ogólny obrót narkotyków, nielegalny obrót, to trzeba zaznaczyć, że fentanyl jest zdecydowanie bardziej niebezpieczny i zbiera śmiertelne żniwo, dlatego nawet jego niewielkie ilości na rynku są bardzo niebezpieczne. Jeżeli chodzi o narkotyki ogólnie, to tutaj również no właśnie ta tendencja wzrostowa, o której mówi rzeczniczka. W zeszłym roku zabezpieczono ogólnie narkotyków ponad 21 ton, a tylko w tym półroczu, do końca czerwca, zabezpieczono już 20 ton narkotyków na nielegalnym rynku. Marta, kiedy zatrzymywany był duch z Żuromina, człowiek, który handlował fentanylem w tej mazowieckiej miejscowości. Ja pamiętam wystąpienie premiera. Donald Tusk mówił wtedy, że ta walka będzie bezwzględna. Jakie są jeszcze pomysły? No tutaj kluczowe jest to, że jak mówi chociażby rzeczniczka Komendy Głównej Policji, tutaj policjanci nie trafiają na trop jakichś wytwórni fentanylu. Fentanyl nielegalny na rynku pochodzi z recept, tak go zdobywają dilerzy, albo kradną go w aptekach, czy też na przykład w karetkach pogotowia. I tutaj chodzi o to, żeby ten system jakoś zabezpieczyć, uszczelnić. I to już jest kwestia Ministerstwa Zdrowia, a Ministerstwo Zdrowia zapowiada rzeczywiście zmiany, jeżeli chodzi chociażby o recepty wydawane na fentanyl i ogólnie na opioidy. Tutaj są 2 scenariusze. Chodzi o to, żeby pacjent czy też osoba, która chce taką receptę uzyskać, musiała osobiście stawić się u lekarza. Drugi scenariusz zakłada, że będzie można wydać taką receptę przez teleporadę, ale tylko w przypadku, kiedy to leczenie będzie kontynuowane i lekarz będzie mógł się na przykład połączyć z pacjentem przy pomocy wideorozmowy. Jednym słowem chodzi o to, żeby te recepty na opioidy nie trafiały do przypadkowych osób, ale do takich osób, które leczą się już od dawna, które rzeczywiście tych lekarstw potrzebują i będą stosować fentanyl jako lekarstwo, a lekarz zna te osoby.